sobie, że w pochodzie iść nie mogę, bo zdrowie nie pozwala. I wobec tego do swoich kolegów, no, z którymi byłem internowany, zadzwoniłem i przyjechaliśmy tutaj w kilka osób. Koledzy z Dolnego Śląska, Edward Wryszcz, kolega z Podkalisza, kolega z Podkarpacia, Michał Stręk, przyjechaliśmy. No i była sceneria dosyć upiorna tutaj w tej Warszawie. Jakieś dziwne takie, przed pałacem cztery szeregi blach do wysokości mniej więcej takiej zapory. Niedaleko Pałacu Prezydenckiego z jednej strony 15-metrowej wysokości portret Piłsudskiego, naprzeciw Włodzimierz Lenin. No to było, dla mnie to było zupełnie szokujące. No myślę sobie, no jak piszą dokładnie nie pamiętam, ale coś było takiego jakby dwie strony barykady czy dwie strony walki. Pomyślałem sobie, co może za kilka tygodni wystawią taki sam portret Hitlera, no bo a z drugiej strony obrońców, dowódcy Starzyńskiego. No więc to było upiorne. Jeden z moich kolegów, który przyjechał na tą wartę, no, przyznał się, że przysmażył Lenina. No, także tego. Stanęliśmy, nie można było zbliżyć się już do Pałacu Prezydenckiego. Wobec tego stanęliśmy tuż przed pierwszymi blachami. Dowódcą warty już po raz szósty mam zaszczyt być tej warty honorowej, która jest poświęcona tragedii smoleńskiej, całej delegacji na czele z prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, a jesteśmy wszyscy oznaczeni, nie tylko, bo tu są oznaczeni inni jeszcze, ale w większości oznaczeni są przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Inicjatorem pierwszej warty honorowej w 2010 roku, czyli po kwietniu, 15 sierpnia, był Andrzej Perlak, który tutaj obecnie po prostu jest. I było nas wtedy w sumie pięciu. I dzisiaj jest wielka satysfakcja, jesteśmy zadowoleni, że tak się rozbudowała ta warta, że ponad 100 osób co roku po prostu uczestniczy w tej warcie poświęconej, żeby oddać hołd prezydentowi świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu. Na tej warcie jestem już chyba po raz trzeci. Uważam, że to jest mój obowiązek. Ja dzisiaj nie czuję się całkiem zdrowy, ale mimo wszystko przyjechałem z Rzeszowa tutaj właśnie z żoną, ponieważ żona także tak samo. I jesteśmy jednym pewno z nielicznych małżeństw w Polsce oznaczeni przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jako małżeństwo. Zawsze pani towarzyszyła mężowi? Zawsze. Jak trzeba by było, to jeszcze dalej bym się podjęła takiej walki. Zdecydowanie od samego początku z inicjatywy pana Perlaka ta warta honorowa jest ustawiana co roku przez nas. W szyku przechodzimy od pomnika prymasa Stefana Wyszyńskiego, co też ma znaczenie symboliczne, od tego męża stanu do Pałacu Prezydenckiego, i tam przez kolejne lata żeśmy tworzyli wartę honorową 15 sierpnia każdego roku.
po to, by uhonorować i oddać należną cześć świętej pamięci prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce, prezydentowi na uchodźstwie, polskiej generalicji, tym wszystkim, którzy dbali o bezpieczeństwo Polski, także w tej sferze pamięci historycznej, ponieważ dziś jest święto, które nam przypomina o tym, że część odpowiedzialności, bardzo istotna część odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski jest w gestii naszego wojska, naszych sił zbrojnych, ale także tych wszystkich obywateli państwa, którzy się utożsamiają z tą rolą wiodącą Wojska Polskiego w naszym obronnym celu, jakim też służymy jako Polacy. Polska na mapie Europy jest bardzo ważnym państwem, krajem i bez wolnej i niepodległej Polski nie będzie też niepodległej Europy. Może dziś trzeba to szczególnie powtarzać i usilnie starać się o to, żeby pamięć o tej naszej roli historycznej w tej części Europy nie tylko nie zagasła wśród Polaków, ale także, żeby stawała się oczywistością dla naszych sojuszników w NATO. Witam najserdeczniej uczestników 6. Warty Honorowej w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, kancelarii swojej. Przychodzicie tu Państwo od kilku lat, bo pamiętacie, bo chcecie pamiętać. Chcecie pamiętać o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, prezydencie Rzeczpospolitej, o jego małżonce Marii, o wszystkich ofiarach katastrofy smoleńskiej. Przychodzicie tutaj 15 sierpnia, w ten dzień ważny dla Polaków, święto Wojska Polskiego. To święto nie tylko żołnierzy, to także święto ludzi, którzy położyli zasługi dla wolnej i suwerennej Rzeczpospolitej. Skład uczestników tej walki jest szczególny. Stają przed Pałacem Prezydenckim ludzie odznaczeni przez Lecha Kaczyńskiego właśnie za wkład, za zasługi dla wolnej i suwerennej Rzeczpospolitej. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu najserdeczniej także w swoim imieniu. Pamiętam kwiecień 2010 roku. Pamiętam te setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi przed Pałacem Prezydenckim. Najserdeczniej Państwu za tę pamięć, za hołd, jaki składacie ofiarom katastrofy smoleńskiej. Dziękuję. Polskiego.
obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, wielkiego zwycięstwa, które oddaliło bolszewicką nawałę od Polski i całej Europy, powinno skłaniać do zadumy nad niedawną historią i nad dzisiejszą kondycją naszego państwa. My, uhonorowani orderami i odznaczeniami za zasługi dla Rzeczypospolitej, stajemy w tym dniu uroczystym na warcie honorowej, składając hołd delegatom narodu, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce, generalicji, oficerom i wszystkim uczestnikom tragicznej misji. W tym szczególnym miejscu apelujemy do władz stolicy o godne uczczenie ofiar tragedii narodowej pomnikiem na krakowskim przedmieściu i podejmujemy zobowiązanie, które pozostawił nam świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Będę robił wszystko, żeby nasz kraj szedł drogą demokracji, aby polskie państwo było silne, aby potrafiło chronić słabszych, aby traktowało swoich obywateli równo, aby zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i zaleństwo. Warszawa, 15 sierpnia 2015 roku.